że byliśmy zespołem lepszym tu dzisiaj i przede wszystkim pozytywną rzeczą, jaką widzę, jest to, że z ostatniego meczu zrobiliśmy duży postęp. Graliśmy bardzo konsekwentnie w obronie. Tak jak powiedziałem, uważam, że byliśmy zespołem dzisiaj lepszym i mamy lekki niedosyt. Na temat Krakowi już się raz wypowiedziałem i nie mam zamiaru się już więcej wypowiadać. W tym momencie liczy się tylko Wisła. Dla niej będę oddam wszystko, co tego mogę. Wiadomo, że jeszcze potrzebuję czasu, żeby poznać wszystkich zawodników, natomiast myślę, że Polakowi do polskiej ligi łatwiej jest wrócić niż innemu zawodnikowi, który przyjeżdża z zagranicy, więc myślę, że mamy świetną atmosferę w szatni, myślę, że zespół jest uważam bardzo fajny, więc z tym nie miałem jakiegoś większego problemu. Są momenty w meczu, że teraz muszę spojrzeć na cały zespół, na zawodników. Wiadomo, że dzisiaj było bardzo gorąco i też ja dyktuję tempo gry i to też ode mnie zależy, czy tą piłkę nieraz znowu szybciej, czy nie. Natomiast trener na pewno chciał grać szybciej, ale też ja muszę patrzeć, co się dzieje na boisku i dlatego taką decyzję podejmowałem. Wiadomo, że gra zespołowa, wszyscy popełniają błędy i absolutnie nie ma tutaj nikogo oczerniać. Uważam, że jako zespół zagraliśmy dzisiaj dobry mecz. Uważam, że byliśmy zespołem lepszym i myślę, że na tym czasie skupiać, nie na błędach. Każdy popełnia błędy, my jesteśmy zespołem i jako zespół cały uważam, że ten mecz był dobry w naszym wykonaniu. Tak, uważam, że przez ten tydzień zrobiliśmy duży postęp. To jest moje osobiste zdanie i myślę, że nie tylko moje, ale wielu tutaj zgromadzonych dzisiaj. Uważam, że byliśmy bardziej zwartym zespołem, graliśmy lepiej w piłkę, potrafiliśmy się przy niej utrzymać, a przede wszystkim konsekwentnie graliśmy w obronie. Uważam, że Krzysiek Pilarz miał dzisiaj zdecydowanie więcej roboty niż ja i to świadczy o tym, że mieliśmy swoje sytuacje i tych sytuacji mieliśmy więcej i stąd uważam, że jako zespół zagraliśmy lepiej dzisiaj.